do Przyjaciół Moskali. Jest to wiersz, który kończy Dziady Trzecie. Jest takim jakby podsumowaniem Mickiewicza, które wynika zarówno w olbrzymiej części z jego biografii, jak i też z sytuacji lirycznej obecnej w Ustępie. Jak wiemy, pielgrzym, który podróżuje w Ustępie, jest człowiekiem, który dotarł w tej swojej syberyjskiej podróży do Petersburga. Poznał tam życzliwych ludzi, przyjaciół, Rosjan. I tym Rosjanom chciałby dedykować ten utwór, który pobudził go do myślenia, że nie wszystko, co rosyjskie, jest złe, że można mieć przyjaciół Rosjan, że zarówno w Polsce, jak i właśnie niemalże pod carskim nosem w stolicy imperium zdarzają się ludzie, którzy myślą antysystemowo, co zbliża ich do zbuntowanych Polaków. Więc do przyjaciół Moskali. I też tak mówi Mickiewicz tutaj w tej dedykacji, mówi ten ustęp przyjaciołom Moskalom poświęca autor. O czym jest ten wiersz? Za chwilę będziemy sobie o tym mówić, tylko jeszcze zwracam uwagę na notatkę. Tutaj w notatce mamy taki moment, w którym musimy określić tezę interpretacyjną i dobrać do tej tezy argumenty na podstawie treści i języka. Argumenty zostawię Wam, natomiast po krótkim omówieniu wiersza powiem o swojej koncepcji tezy, natomiast jeśli będziecie chcieli ją sobie zmienić, to oczywiście sobie zmieńcie. Więc mówi Mickiewicz tak. Wy czy mnie wspominacie? Ja ilekroć marzę o moich przyjaciół, śmierciach, wygnaniach, więzieniach i o Was myślę. Wasze cudzoziemskie twarze mają obywatelstwo prawo w mych marzeniach. Zwraca się do swoich przyjaciół i mówi im, że wspomina ich nawet wtedy, kiedy wspomina swoich własnych rodaków umierających z przyczyny rosyjskiej. Gdzie wy teraz, szlachetna szyja Rylejewa, którą jak bratnio ściskam, carskimi wyroki wisi do hańbiącego przywiązana drzewa, klątwa ludące swoje mordują proroki. I tutaj jest tak bardzo bezpośrednio i autobiograficznie, wspomina Mickiewicz Rylejewa, jednego z uczestników powstania dekabrystów, który skończył fatalnie. I też drugiego będzie wspominał w następnej zwrotce, w słowach: ta ręka, którą do mnie bezturzew wyciągnął, wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni oderwana i car ją do taczki zaprzągnął, dziś w minach ryje skuta obok polskiej dłoni. I on tutaj zaznacza, że los mamy wspólny, że to, co dolegało Rosjanom za czasów carskich, dolega też Polakom i wszyscy kończą tam w tym samym jednym miejscu, w minach, czyli w kopalniach, gdzieś daleko na odległej Syberii. Innych może dotknęła sroższa niebioskara. Może kto z was urzędem, orderem, zhańbiony, duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara i dziś na progach jego wybija pokłony. Mówi podmiot liryczny, sugerując, że od śmierci gorsze jest zaprzedanie się, zdrada. Zbrodnią nie jest śmierć czy kara za sprzeciw, ale zbrodnią jest poddanie się carowi dla spokojnego życia. Może płatnym językiem triumf jego sławi, cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa, może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi i przed carem jak z zasług chlubi się z przekleństwa. I tutaj, jak widzicie, ja zresztą też zaznaczyłam już trochę innym kolorem, zaczyna się ta część wiersza, która ma trochę inną wymowę. Jeśli do was z daleka od wolnych narodów, aż na północ zalecą te pieśni żałosne i odezwą się z góry nad krainą lodów, niech wam zwiastują wolność jak żurawie wiosnę. Poznacie mnie po głosie, pókim był w okuciach, pełzając milczkiem jak wąż łudziłem despotę, lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach i dla was zawsze miałem gołębią prostotę. I tutaj nam zwraca uwagę autor, że on pisze dla nich, że ciągle jest poetą nie dla jakiegoś abstrakcyjnego sensu, tylko właśnie po to, żeby ich podnieść na duchu. I że jeśli kiedykolwiek usłyszą, przeczytają jakiś z jego utworów, jeśli do was od wolnych narodów aż na północ zalecą te pieśni żałosne, no to będzie to taki sygnał, że on o nich myśli, pamięta, że mogą go poznać, że zwiastuje im wolność, że kiedyś ten los się odmieni. Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny, żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy, gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny, niech zrze i pali nie was, lecz wasze okowy. Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży do cierpliwej i długo noszonej obroży, że w kościu gotów kąsać rękę, co ją targa. O takiej dyspozycji etycznej też mówi Mickiewicz, że jeśli jest zgorzkniały, to zgorzkniały jest też czasem postawą niektórych, którzy nadmiernie
utyskują, marudzą, są sfrustrowani, zamiast podejmować się działań albo czynów, które są zgodne z ich własnym sumieniem. No i teraz teza. Co może być tezą, która jest odpowiednią myślą do tego wiersza? Ja myślę sobie tak, że można postawić taką bardziej ogólną, uniwersalną tezę, mianowicie, że przeciwko okrucieństwu, przemocy, wszechwładzy, imperium albo jakiegoś władcy można się zjednoczyć nawet ponad podziałami wynikającymi z narodowości. I o tym zjednoczeniu ponad podziałami właśnie pisałabym, interpretując pierwszą część wiersza, czyli tę, w której Mickiewicz wspomina swoich przyjaciół, nazywa ich Moskalami, nazywa ich nawet z nazwiska i jakby poddaje tutaj ich przykład jako osób, które wspomina i cierpi, które cierpiały na równi z polskimi ofiarami, ale też i pokazuje w tej drugiej części wiersza, że dla nich poświęca sporą część siebie, czyli tę część własnej twórczości, która ma mieć wymiar ocalający. I drobiazgowo analizując tutaj ten tekst tego wiersza, na pewno wyjdzie nam ta teza. Oczywiście, jeśli macie pomysł na lepszą tezę, to droga wolna, proszę sobie robić nową swoją tezę. Proszę tylko pamiętać, że teza musi mieć wymiar uniwersalny. To znaczy, nie może być tezą na przykład coś takiego, Mickiewicz lubi Moskali tak jak Polaków. Mimo, że jest to w zasadzie niesprzeczne z tym, co ja powiedziałam, to ja jednak ułożyłam tę tezę tak szeroko, to znaczy jest to jakąś myślą uniwersalną, żeby ponad podziałami narodowymi współdziałać dla zniesienia przemocy. Natomiast Polacy plus Moskale to jest teza, która ma taką wąskość. Ona nie jest niepoprawna, tylko żeby wyrazić odpowiednio tę myśl, to powiedzmy, że potrzeba nam trochę większego zrozumienia dla w ogóle problemu, a nie zawężania go tylko do naszego własnego podwórka. I to tyle, jeśli chodzi o dziady. Zostało nam jeszcze tutaj coś takiego w rodzaju przygotowania do matury ustnej, różne postawy wobec wroga, omów zagadnienia, odwołując się do wierszy Leopolda Staffa i do dziadów trzecich. I z tym zmierzymy się w następnej kolejności.